Proszę teraz pana profesora o wypowiedź. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pozwolę sobie wprowadzić do tematu, w którym generalnie jest setna rocznica katastrofy, ale ja nie będę mówił o kopalni Gabriela konkretnie, ale raczej o Karwinie i o rozwoju tego miasta, które tak bardzo związane jest z węglem. Zatytułowałem to Karwina na społeczno-ekonomicznej mapie regionu. Nie będę mówił tylko o latach 20., chociaż na nich się skupię. Więc wieś Karwina była taką zwykłą wioską jeszcze w wieku XVII, tak jak wszystkie inne. Niewielką, nie miała wielkiego znaczenia. W XVIII wieku, w roku 1776, zaczął tutaj hrabia Larysz poszukiwać węgla, bo już w tym regionie tutaj na niektórych miejscach pokłady węgla wychodziły aż na powierzchnię, czyli można je było łatwo odszukać, więc szukano i rzeczywiście znaleziono tutaj węgiel i rozpoczęło się wydobycie. Ale na początku to było bardzo nieregularne. To, proszę sobie tego nie wyobrażać, tak, że odkryli węgiel i od razu Eldorado, zaczynamy tutaj na wielką skalę wydobycie. To wydobycie szło z początku opornie, w małych ilościach, były przerwy w tym wydobyciu, że na przykład kopalnie, które otwierano, to po jakimś czasie znowu zamykano, te kopalnie były wszystkie tak zwane płytkie, czyli wydobywano tylko z szybów, z niewielkiej głębokości. I dlaczego? Po prostu dlatego, że w tym czasie ludzie nie byli jeszcze przyzwyczajeni do tego, że węglem można palić. Nawet kiedy już się przekonali, że można, to nie wszyscy stuprocentowo w to wierzyli i były różne opory takie, bym powiedział, charakteru psychologicznego. Ale główne przeszkody były te, że nie było tutaj transportu. Ponieważ nawet ci, którzy byli do tego węgla przekonani, to mogli go używać tylko w niewielkiej odległości, ponieważ nawet ten węgiel wydobyty, to gdzie oni go mogli zawieźć wtedy? Furmankami, tak? Czyli najwyżej parę kilometrów. Czyli takim momentem zwrotnym w rozwoju nie było odkrycie węgla, ale wybudowanie kolei. Dopiero jak kolej wybudowano, w roku 1847 kolej północna, tak zwana kolej północna cesarza Ferdynanda, północna dlatego, że biegła z Wiednia na północ, przez właśnie tutaj nasz teren do Krakowa. To było w roku 1847, a potem z Bogumina zrobiono takie odgałęzienie. W roku 1869 dotarła do Cieszyna i potem dalej do Koszyc, jako kolej koszycko-bogumińska. Tutaj widzicie tą główną nitkę z Wiednia do Krakowa, tej kolei północnej i różne odgałęzienia łącznie z Cieszynem i z Karwiną, już ją tam widzimy na mapie. I wtedy dopiero, kiedy już można było ten węgiel w dużych ilościach transportować na duże odległości, to wtedy się rozpoczęło się naprawdę to Eldorado wydobywcze. Zaczęły powstawać szyby, już nie płytkie, ale te tak zwane głębokie, gdzie schodzono do większej głębokości i właśnie w ogóle pierwszy taki była Gabriela, która była powstała w roku 1855. Później kopalnie Henryk i Franciszka, Karol, Jan. Te imiona były związane z imionami żon, synów, braci, tych pierwszych właścicieli. Później w 1867 kopalnia główna, później przemianowana na głęboką. Naturalnie te nazwy pierwotnie były niemieckie, tak? I ostatnia kopalnia Austria, którą zaczęto budować pod koniec wieku, ale dosyć długo trwało, otwarto ją dopiero tuż przed I wojną światową w roku 1912. Ona później w roku 1918 została przemianowana na Piłsudski, przez 3 lata tak się nazywała, a później zmieniono na Barbarę.
ten węgiel się okazał takim surowcem, którego potrzebowali wszyscy, czyli korzystali z niego najpierw państwa austro-węgierskie, później w latach 1920-38 Czechosłowacja, w latach 1938-39 Polska, 1939-45 Niemcy i ponownie od 1945 roku Czechosłowacja. Mógłbym jeszcze dodać w obecnej chwili Republika Czeska, chociaż ten etap rozwoju nie trwał jak gdyby wiecznie, takich 100 lat, od 1650 do 1950 to było rzeczywiście okres taki węglowy, ale już w drugiej połowie XX wieku zaczęto w świecie tego węgla odchodzić. Chociaż jeśli przypominacie sobie początki Unii Europejskiej, to na początku ona się nie nazywała Unia Europejska, ale nazywała się Europejskie Stowarzyszenie Węgla i Stali, czyli to były główne towary, na podstawie których właśnie zawiązywano europejską integrację. No ale w drugiej połowie XX wieku już od węgla zaczęto odchodzić, wybierała ropa, później również jeszcze inne surowce. Także w Karwinie to jednak nie dotyczyło. Jeszcze do lat 70. tutaj właściwie ze względów ideologicznych, ponieważ tutaj rządziła partia komunistyczna, ona utrzymywała ten system gospodarczy, który w świecie już się trochę przeżywał, ale tutaj jeszcze został trochę sztucznie wydłużony, może po jakichś 20 lat. Ale potem w latach 90. już nastąpił rzeczywiście regres tego wydobycia węgla. Ale ten węgiel sam się nie wydobywał. Trzeba było ludzi. Także Karwina zaczęła bardzo szybko rosnąć jako miasto. Mam tutaj takie dane. Jeszcze w tym roku 1869, czyli w roku 1869 już zaczęła rosnąć, bo to już, jak mówiłem o tych kopalniach, to już one tutaj istniały kilkanaście lat. I wtedy już miała więcej niż miasto Frysztad, które było w tym czasie miastem powiatowym. Czyli Karwina przeskoczyła, wieś Karwina przeskoczyła miasto. No i tutaj dałem parę takich zestaw takich danych ze spisów ludności austriackich. Tutaj widać, że Karwina w 1880 miała coś powyżej 5 tysięcy mieszkańców, w 1890 7 tysięcy, ale ważniejsze jest tutaj. Była na Śląsku Cieszyńskim już wtedy czwartą miejscowością pod względem liczby mieszkańców. Tak, bo przed nią był Cieszyn, było Bielsko i była Polska Ostrawa. I na czwartej miejscu była Karwina. Na terenie, porównując z miastami na tym obszarze dzisiejszej Republiki Czeskiej, to była na odległym miejscu, gdzieś na 90. setnym, dokładnie tego nie przeliczałem. Ale na przykład już w roku 1900 Karwina ciągle na Śląsku Cieszyńskim była czwarta, ale na tym terenie ogólnego dzisiejszego państwa czeskiego to już była na miejscu 40. Tak? Czyli z tego widać, że chociaż była na czwartym, w regionie jej pozycja się nie zmieniła, ale cały ten region rósł, więc tutaj w porównaniu z innymi to było już miejsce 40. Potem widzimy w 1910 już 35. miejsce, w 1921 drugie miejsce na Śląsku Cieszyńskim i 25 miejsce w Republice Czeskiej, a w roku 30. I
miasto Harbina dlatego było atrakcyjnym celem migracji. Jednak bardzo dużo mieszkańców pochodziło z niewielkich odległości, także ja to tutaj celowo przytoczyłem te dane, że Karwina nie była znowu takim źródłem migracji z jakichś bardzo odległych terenów. To są dane z tego spisu z roku 21. Wtedy 40, jest to tak zwane prawo domicylu, tak? Czyli wtedy było używane, to był taki instrument prawny, który dzisiaj już nie istnieje, że właściwie każdy człowiek był przypisany do danej miejscowości. To było spowodowane tym, że wtedy nie było jeszcze systemu socjalnego tak rozwiniętego i te gminy miały obowiązek troszczyć się również o tych swoich mieszkańców. Także ci, którzy byli im przypisani, to byli z reguły ci, którzy tam się w tej wiosce urodzili, to ta gmina miała obowiązek się nimi zająć, gdyby na przykład znaleźli się w jakiejś trudnej sytuacji. Było to też pewne narzędzie pozbywania się niewygodnych elementów z dużych miast, ponieważ byli to bardzo często ludzie napływowi, którzy skądś tam przyszli. Więc jeżeli w jakiś sposób podpadli władzy, to mogli zostać skierowani do swojego pierwotnego miejsca zamieszkania, to znaczy gdzieś na jakąś głuchą wieś. Tak. Więc to prawo domicylu w samej Karwinie w tym spisie miało 47% mieszkańców, czyli to byli ci ludzie, którzy się w Karwinie urodzili. 14,5% pochodziło z powiatu sądowego Fryszlak, a więc z niewielkiej odległości. 0,5% z powiatu politycznego Fryszlak, który składał się z dwóch powiatów, Fryszlak i Bogumin, czyli tych 0,5% to byli praktycznie ludzie z Bogumina i z okolic, a 13% z reszty Śląska Czeskiego. Bo tak to statystyka wtedy mówiła, to znaczy głównie chodziło o Cieszyński, ale również Pypawski. Czyli z tego widać, że 75% mieszkańców Karwiny pochodziło ze Śląska, a 25% to była ludność napływowa, z tego 6% z innych terenów Czechosłowacji, czyli to byli głównie ludzie z Moraw, ale również i z Czech, to była ludność napływowa, która przyszła już po podziale Śląska Cieszyńskiego. I 17,7% to byli cudzoziemcy. I proszę Państwa, to są głównie ci ludzie, którzy pochodzili z polskiej części Śląska Cieszyńskiego albo z Galicji. Ponieważ oni mieli to prawo domicylu w gminach, które w roku 21 już nie należały do Czechosłowacji, więc oni byli traktowani jako cudzoziemcy. Tak, także tutaj to, co niekiedy się spotykamy z tym, że ludność polska jest na ludnością napływową z Galicji, była, ale w niewielkim stopniu, tak, to 17%. Widać to po formułach, że na przykład w roku 1910 cudzoziemców było tylko 2%. Dlaczego? Ponieważ ci Galicjanie nie byli wtedy uważani za cudzoziemców. A jak wyglądał skład narodowościowy? To jest skład narodowościowy podany dokładnie według spisu, ale niezupełnie dokładnie są tam pewne szacunki właśnie dlatego, że ten spis czechosłowacki bardzo dokładnie podawał skład narodowościowy tylko obywateli czechosłowackich, a pozostałych dawał do kategorii cudzoziemców i już ich nie liczy. A niestety dokładnych danych nie ma dla Karwiny, ale są dla całego powiatu. Ile procent z tych cudzoziemców na przykład było Polakami, bo okazuje się, że byli. Także ja to trochę tak przeliczyłem, tylko że ten procent dla powiatu przeliczyłem dla miasta. Także to nie są dane zupełnie ścisłe, ale w każdym razie wychodzi tutaj, że Polaków było więcej niż jak podaje oficjalna statystyka, co na przykład podaje doktor Zahradnik w tych swoich spisach. Bo on też tam tych cudzoziemców nie uwzględnił. Także widzimy tutaj 58% Polaków, prawie 30% Czechów, z tym, że tam jest wliczona pewna liczba 261 mieszkańców, którzy określili się jako czescy Ślązacy. Potem Niemcy, Żydzi, inni. Tak.
Więc dlaczego tutaj ludzie przychodzili? No bo tutaj była praca i była też płaca z początku jeszcze nie taka wysoka, ale z czasem te warunki płacowe się poprawiły. Także głównie potem już w dalszym okresie rozwoju, w latach 50 do 80, tutaj w tym powiecie to było jeden z pięciu powiatów z najwyższą pensją, średnią pensją. Razem z Ostrawą, Mostem, Braną i jeszcze tam było chyba Chomutów, czyli wszystko albo stolica i górnicze powiaty. Te były wtedy w czołówce. I dziś jeszcze to widać na emeryturach. Na przykład emerytury w powiecie Karwina są takie, można powiedzieć, trochę taka wyższa średnia. Ale jakbyśmy to rozbili na mężczyzn i kobiety, to się okazuje, że powiat Karwina zajmuje absolutne skrajności. Mężczyźni mają najwyższe emerytury w całej Republice Czeskiej, a kobiety w Karwinie najniższe. Bo to wiadomo, bo wtedy był taki model, mężczyzna pracuje na kopalni z reguły i zarabia, kobieta była w domu, dlatego kobiety mają te emerytury niskie, a mężczyźni mają bardzo wysokie. Tak, więc region ten był uważany z powodu węgla właśnie za bardzo cenny. Stąd właśnie to była też jedna z przyczyn konfliktu o Śląsk Cieszyński po I wojnie światowej, ale podobne konflikty były również w innych miejscach, na przykład na Górnym Śląsku między Polską a Niemcami. To była ta słynna perła w koronie po prostu. Te obszary górnicze to były te najcenniejsze obszary tych państw, o które te państwa toczyły na wojnę. Można się zabawić taką historię alternatywną, że gdyby tego węgla tutaj nie było, to by ten konflikt, może by go w ogóle nie było, albo by był o wiele łagodniejszy. Tak, ale dochodzimy do czasów współczesnych, co z tego zostało? Niestety eksploatacja górnicza zawsze powoduje jakieś szkody, a więc to się stało również tutaj, jeszcze zwłaszcza w okresie komunistycznym. Ta gospodarka była rzeczywiście dosyć taka rabunkowa i nie uwzględniała możliwych szkód na powierzchni, dlatego tutaj doszło do większych szkód górniczych niż by mogło być przy bardziej oględnym sposobie gospodarowania. Także ludność już w latach 60. stąd się przeniosła do innych dzielnic Karwiny. W roku 48 Karwina została powiększona, że tak powiem, połączyła się z Frysztatem, z Rajem, z Tarkowem, z innymi dzielnicami. To miasto w roku 1970 miało w sumie 78 tysięcy mieszkańców i to było jako szczytowy moment rozwoju. Później właśnie z powodu ograniczenia tego przemysłu dochodziło do spadku. Ostatni spis pokazuje 56 tysięcy, a dane niektóre mówią, że się zbliża do granicy 50 tysięcy, może nawet jest już pod nią. A w tej starej Karwinie, w tej dzielnicy, w której my tutaj jesteśmy, ostatni spis odnotował 20 mieszkańców. Także właściwie można powiedzieć, że to miasto zniknęło. A w całym Zagłębiu została ostatnia czynna kopalnia. Tak, także tutaj widzimy, no, patrzcie, tutaj dzielnica Karwina jest praktycznie bez mieszkańców. No chciałem na zakończenie dać jakieś obrazki z Karwiny. Zdjęcia są istnieją, ale one są z reguły czarno-białe z tej przeszłości. Dlatego chciałem to trochę zaktualizować i poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi wytworzyła jakieś obrazy. I jest tutaj takie od krajobrazu rolniczego. Naturalnie sztuczna inteligencja nie zna Karwiny dokładnie, także troszkę sobie tak tworzyła sama z siebie, ale później przychodzi przemysł, który koegzystuje przez w pewnym momencie jeszcze z tym rolnictwem i w końcu ten przemysł pochłania cały obszar. I to jest takie zakończenie tego mojego wykładu. Dziękuję Państwu za uwagę.